A jak ktoś tobie zarzuci, jakim prawem, nie wiem, krytykujesz, może nie Drogbę, ale nie wiem, w jakimś meczu Ligi Mistrzów napastnika, nie wiem, czy Manchester United, czy Realu Madryt, czy Paris Saint-Germain, to jak ty to odbierzesz? No ja nie krytykuję. Generalnie powinien się w tej sytuacji inaczej zachować. To nie jest krytyka, to jest stwierdzenie faktu i to jest uchwycenie pewnej, być może, nieprawidłowości. Natomiast ja, ja nie powiem, że to jest beznadziejny występ tego zawodnika. Dlatego no ja generalnie ważę słowa i może przez to czasami nie jestem tak wyrazisty, jak ktoś by chciał, ewentualnie jak inni. Natomiast no to jest pewnego rodzaju taka etyka. Ja powiedziałem, że ja się identyfikuję z piłkarzami i z tym, co obserwujemy, bo ja sam kiedyś przez to przechodziłem. Poza tym ja tak samo jestem tym, który czasem skiksował, nie wykorzystał sytuacji stuprocentowej. Więc takie przyjmowanie pozycji tego, który kompletnie tego nie rozumie, no jest nieuzasadnione. Jak często się nie zgadzasz ze swoimi współrozmówcami w studiu? I czy jest miejsce i czas... Co to znaczy jak często? I czy jest miejsce i czas w telewizji polskiej na to, żeby na przykład siedząc z Jerzym Engelem o coś się spierać? Czy wy nie jesteście za grzeczni, mówiąc krótko? No to już należy do oceny... Ale ty tam siedzisz w środku. Nie masz czasami takiej ochoty powiedzieć, no co ty gadasz, przecież zupełnie nie masz racji. Czy tak to nie powiem. Z samego szacunku do osoby, która kiedyś była, czy moim trenerem, która... Ale mówię, cokolwiek... nawet nie mówię ad personam o Engelu, tylko o jakimś może innym gościu, który siedzi gdzieś koło ciebie, piłkarzu. No tak drastycznie wydaje mi się, że to nawet nie wypada reagować. Natomiast to ja jestem w stanie powiedzieć, że według mnie jest tak. Więc przedstawić swoją tezę i wydaje mi się, że to też pokazuje różnicę w moim poglądzie i poglądzie mojego przedmówcy.